Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. W najbliższych kilku odcinkach będę starał Wam się pokazać sprzęt marki FIO, czyli głównie wzmacniacze plus ewentualnie odtwarzacz, tak jak to jest pokazany model FIO X1. To będzie w najbliższych odcinkach. Zacznijmy oczywiście od sprzętu najtańszego, czyli na pierwszy ogień pójdzie przetwornik cyfrowo-analogowy D03K model Taishan, czyli to jest ten model najnowszy, który już jest od dłuższego czasu na rynku. Zachęcam do tego, żebyście oglądali każdy z odcinków z tej serii, gdzie będę prezentował właśnie modele D3, E06, E11K, E10K oraz X1, ponieważ do wygrania będzie do wygrania taki przełącznik do słuchawek też od FIO, model HS2. Zakończę jakby to filmikiem o FIO X1 i tam też będzie się znajdowało pytanie, czy też szereg pytań z poszczególnych filmików, na które będziecie musieli odpowiedzieć, żeby mieć szansę rywalizować właśnie o to urządzenie od FIO. Na pierwszy ogień, tak jak wcześniej powiedziałem, pójdzie model D03K. Jest to przetwornik cyfrowo-analogowy, który otrzymujemy w takim oto malutkim pudełeczku, ale niech Was nie zwiedzie jego rozmiar. Możliwości tego urządzenia są dosyć pokaźne, mimo że na dobrą sprawę samo urządzenie poza pudełkiem jest wielkości paczki od zapałek. Na początek może jeszcze kilka informacji technicznych. Zasilanie odbywa się za pomocą 5 zasilanie jest na poziomie 5 V. Zasilamy to bądź też z portu USB, bądź zasilaczem 5 V, o ile taki posiadamy. Pasmo przenoszenia od 20 do 20 000 Hz, stosunek sygnału do szumu 95 dB, zniekształcenia harmoniczne znacznie poniżej 1%, tu jest pokazane, że jest to 0,008%. No i wymiary 61 mm, niecałe 62 nawet, na 49 na 21 i waga 50 gramów, czyli bardzo, bardzo niska. To, co charakteryzuje, jeszcze tylko dodam na chwilkę, to, co charakteryzuje oryginalny sprzęt FIO, to taki hologram, tutaj można powiedzieć, nie tyle nawet hologram, to jest zdrapka. Tutaj, kupując sprzęt FIO u nas, możecie zdrapać to, wejść na stronę FIO i potwierdzić oryginalność i autentyczność tego sprzętu, ponieważ na rynku pojawiło się sporo podróbek. My oczywiście jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą tej marki, o sprzedaży podróbek nie może być mowy. Rozpakuję dla Was teraz to urządzenie i powiem, do czego ono dokładnie służy. Myślę, że rozpakowanie będzie dosyć szybkie, mało kłopotliwe. Nie będę oczywiście tego urządzenia podłączał, bo to wymaga podłączenia zaraz Wam zresztą powiem, do czego. Niestety nie mam takiej możliwości tutaj. No, coś się wysypało. Zaraz zobaczymy, co. A, jakiś tam important, coś tam nieistotne, nieistotne, nieistotne. I tak, w zestawie mamy kabelek, już Wam go prezentuję. Jest to kabelek, tak jak wcześniej wspomniałem, do zasilania. Podpinamy go sobie na przykład do laptopa, a to do urządzenia D03. Mamy też zasilacz. Oczywiście popularna metoda, czyli po prostu wpinamy USB to do gniazda zasilania. A to oczywiście do urządzenia. Ja ze względu na to, że tutaj mam laptopa pod ręką, to podepnę to pod laptopa. Chodzi właściwie mi tylko o to, żeby Wam pokazać oznaczenia jakby, które mieszczą się na tym urządzeniu, które są podświetlane dopiero po podłączeniu zasilania. Jak już wcześniej wspomniałem, FIO D03 jest takiej wielkości. Nie mam do czego tego porównać, ale faktycznie jest to może deczko szersze, bo na długość na pewno nie. W tą stronę na pewno jest troszeczkę szerzej niż paczka zapałek, natomiast to jest autentycznie paczka zapałek. I teraz tak, co mamy tutaj na tym urządzeniu? Mamy tutaj porty optyczne, koaksjalny i Toslink. Mamy tutaj wyjścia RCA i liniowe, z czego od razu zaznaczam, to wyjście liniowe nie nadaje się, nie powinno się stosować do bezpośredniego podłączenia na przykład słuchawek, tak? Tutaj producent nawet na swojej stronie pokazuje faktycznie podłączenie słuchawek, natomiast jest to podłączenie stacji dokującej słuchawek, czyli na przykład jakichś Sennheiserów z serii RS, które są bezprzewodowe, podpinamy stację pod to wyjście i słuchawek sobie używamy bezprzewodowo.
Po co w ogóle takie urządzenie jest potrzebne? Powiem Wam tak, zasada działania jest dosyć prosta. Tu jest wbudowany chip Wolfson, czyli dosyć wysokiej jakości urządzenie, dokładnie model WM800 8805, przepraszam, musiałem poprawić. I ma za zadanie przetworzyć nam sygnał cyfrowy na analogowy i dzięki czemu oczywiście mamy możliwość podłączenia tam pewnych urządzeń, których standardowo byśmy podłączyć nie mogli. Przykładowo, mamy telewizor, mamy DVD, mamy napęd CD, Blu-ray, cokolwiek takiego, gdzie mamy na przykład wyjście, gdzie mamy wyjścia optyczne, czy też właśnie toasting koaksjalne, tak? No i chcemy podłączyć pod to głośniki, czy też wzmacniacz, cokolwiek takiego, no to tutaj sobie podpinamy wspomniane wcześniej Blu-ray, PlayStation czy CD, DVD, cokolwiek takiego. A tu mamy możliwość podpięcia głośników czy też zestawu audio. I to jest w zasadzie główna zasada i główna, że tak powiem, cecha tego urządzenia, jakim jest FIO D3. Oprócz tego tu znajduje się wcześniej wspomniany przetwornik i obsługa dźwięku 24 bit 192 kHz. Tak więc standardowy dźwięk generowany przez urządzenia typu telewizor, napęd, Blu-ray czy cokolwiek takiego ulegnie poprawie względem sygnału analogowego. Więc to jest podwójna zaleta. Możecie sobie podpiąć, oprócz tego, że możecie sobie właśnie podpiąć wcześniej wspomniane urządzenia, możecie również dzięki temu poprawić jakość dźwięku z tego właśnie nadajnika, że tak się wyrażę. Oczywiście nie możemy korzystać z dwóch wyjść jednocześnie. Tego się po prostu nie da zrobić. Znaczy z dwóch wejść jednocześnie. Dlatego z tyłu znajduje się możliwość przełączenia między wyjściem toasting a koaksjalnym. I teraz spróbuję Wam mniej więcej pokazać jeszcze, co oznaczają te diody. Ale to sekundkę. Spróbujemy to podłączyć do laptopa. Ten przewód jest tylko lekko poplątany, mimo że jest pakowany fabrycznie. Kabelek jest całkiem długi. Myślę, że ma metr przynajmniej. Dobra, i teraz sobie podpinamy. Oznaczenie czerwoną diodą to jest oczywiście oznaczenie zasilania. Tutaj pokażę bliżej, mamy pokazane zasilanie. Power jest oczywiście. W chwili obecnej znajdujemy się na wyjściu optycznym, toastingowskim. Przełączamy na koaksjala. I co? I nic się nie dzieje? No i nic się nie dzieje. Także sekundkę, do czego służy to wyjście? Wszystko jasne, tutaj wyszło moje, że tak powiem, roztargnienie. Dioda druga zapala się dopiero w momencie podłączenia urządzenia. Wtedy też power zmienia swój kolor na niebieski czy też na fioletowy i dodatkowo zapala się dioda informująca o tym, że jakiekolwiek urządzenie jest wpięte do tego urządzenia FIO D03K. Dla kogo jest to urządzenie? No to już chyba sami sobie musicie odpowiedzieć. Jeżeli potrzebujecie podłączyć telewizor czy jakiekolwiek inne źródło dźwięku, cyfry, które ma tylko i wyłącznie wyjścia cyfrowe do jakiegoś zestawu audio i nie możecie tego zrobić, ponieważ no, wasz zestaw audio nie posiada zestawu złącz optycznych, czy też znaczy cyfrowych, wtedy oczywiście musicie sobie zaopatrzyć się w takie FIO D03. Niekoniecznie musi być akurat niekoniecznie musi to akurat być model D03 i niekoniecznie musi być to FIO, ale bardziej chodzi mi o to, że potrzebny Wam będzie taki konwerter. Ten konwerter kosztuje 129 zł i szczerze mówiąc w tym przedziale cenowym ciężko byłoby Wam znaleźć cokolwiek lepszego. Poczytałem też parę recenzji w internecie, naprawdę jest mocno chwalone, mocno zachwalane to urządzenie i chyba jedyne w swoim rodzaju i jedyne w tej cenie. Ode mnie, czy Wam polecę, czy Wam nie polecę? Polecę z tego względu, że, tak jak mówię, w tej cenie nie znajdziecie nic lepszego.
macie to zbudowane, zabudowane wszystko w bardzo malutkiej obudowie. Upchany jest tam fajny chip, także na pewno wybierając takiego maluszka będziecie zadowoleni. Ode mnie to na tyle. Pamiętajcie o tym, żeby śledzić kolejne filmy z tej serii, bo na samym końcu przy FIO X1 będzie konkurs, w tym do wygrania będzie wspomniany wcześniej model FIO HS2. Ode mnie to na tyle. Dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.